Cześć kochani nasi widzowie, druga część naszej produkcyjnej, naszej produkcji wakacyjnej. Siema Guciu. Elo. Cześć Gutecze, cześć Kudełku. I słuchajcie, nasza Kruszyn Arena już przygotowana do naszej wakacyjnej zabawy. Słuchajcie, ja wchodzę też do naszej klatki MMA. Słuchajcie, naszą klatką MMA, jak wiecie, jest nasza trampolina. Pytacie o jej średnicę 3,60. Zobaczcie, ona jest dosyć mocno połatana. Mnóstwo nitki poszło, ale w zeszłym roku wiatr nam ją zabrał. Nie dacie wiary, ale dokładnie z tego miejsca na drugą stronę drąc nam całą siatkę. Myśmy to połatali w tym roku, ale to jest tylko tabletka przeciwbólowa. Tą siatkę musimy niestety na przyszły rok wymienić, dlatego że ona już nie jest bezpieczna. Ona już cały czas dodatkowo nam się tutaj dziurawi i szkoda, żeby któryś z szawełków czy naszych gości, którzy do nas przychodzą, zrobił sobie krzywdę. Ja też wchodzę już do środka, do klatki i tłumaczę. Mamy, kochani, fajny odcinek przed wami. Kudełek z Gutkiem będą grać pojedynek. Dzień dobry, witajcie. Ja jestem, kochani, przypominam, na gorąco po turnieju Wrocław Trophy. Nie opowiadamy o szczegółach tej imprezy, bo na kanale będziecie mieć za momencik. Fajnie tu, Piąteczka, dzień dobry. Piąteczka, dzień dobry. Kochani, firma Eurosporting zrobiła kawał świetnej roboty. Firma Masita, kochani, ja mam piłkę Weronę, Gutek ma też Masitę. Ja też będę grał. Dzisiaj, kochani, jeszcze raz z całego serduszka dziękujemy wam za kawał świetnej roboty. Wspaniały turniej we Wrocławiu i we wszystkich miejscach w Europie. Przewrotki. Kochani, jest z nami również Legia Warszawa, która dzisiaj rozgrywa ważny dla nich mecz. Mają eliminację z Bośnią i Hercegowiną, a my w czwartek już drugą rundę. Proszę, oni do Ligi Mistrzów. Tak. I teraz, kochani, zobaczcie, o co kaman. Mamy tutaj saszetki, mamy katalog, album kolekcjonerski Panini okolicznościowe na Euro 2016 we Francji. Oczywiście gratulujemy Portugalii, kochani, dlatego że odpadamy z mistrzem Europy. Jakaś satysfakcja jest, kibic zawsze szuka dla siebie coś fajnego i pozytywnego. Tak? Tak, na największy overall, tylko czy mamy tu długopis, Kudełku i Gutku? Nie mamy tu zeszytu i długopisu. Słuchajcie, to leć, wiesz gdzie? Może Gutek poleci, wiesz gdzie to jest? Nie. No to dobra. Kochani widzowie, ja mam tutaj w tym momencie kawał reklamówki z saszetki z naszymi kartami. Będziemy grać o overall, czyli kto będzie miał wyższą kartę, ten dostanie możliwość oddania dwóch strzałów. Przegrany odda tylko jeden strzał. I teraz za momencik najpierw pootwieramy te saszetki. Ja będę uzupełniał w międzyczasie album, dlatego że słuchajcie, te karty, które oni wyciągają, to jest część albumu. Dlatego w tej chwili, kochani, otworzę ten album. Nie, tutaj można otworzyć tych, nie? No właśnie, będziemy dzisiaj troszkę. Będziemy troszkę tego otwierać i troszkę strzelać, dlatego że za wygranie, tak jak mówię, będą dwa strzały, Kudełku, za przegranie jeden. Kochani, jest z nami jeszcze karton FIFA, przypominam. Na razie FIFA nie ma, nie czekajcie Xboxa. Nie dość, że nam w tym momencie nawalił Xbox, to są wakacje i my tak sobie chcemy go uruchomić. Wolimy pobyć tutaj na naszej trampolinie z piłką, na treningu, na zabawach, na basenach, na pływaniu, na rowerach. Przyjdzie jesień, przyjdzie zima, będzie brzydko, odpalimy FIFA. Myślę, że FIFAcze nam wybaczycie, kochani, aczkolwiek na pewno zaraz będziemy się bawić w 2017 FIFA i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, kochani, w związku z tym, że chłopaki są cwaniaki i Gutek umie popatrzeć pod światło i wie, jaka jest karta, dlatego ja je chowam wszystkie do reklamówki i będziemy z reklamówki wyciągać za momencik z chłopakami kartki. Siadaj tam, Kudełku, bo tu cię nie widać. Mam zeszycik, będziemy zapisywać Gutek Kudeł. Zaraz zobaczymy Gutek Kudeł. Tam nam z tyłu pricza fajna muzyczka, ale ona nam krzywdy nie zrobi. Przypominam, że dzisiaj Legia gra puchary, to bardzo dla nas ważny moment. Jesteśmy patriotami, jesteśmy Polakami, kochani. I kiedy gra Zagłębie z Legią, oczywiście jesteśmy za Zagłębiem, ale kiedy Legia reprezentuje Polskę, nie, tatuś nie będzie grał, będziecie grali tylko wy. Kochani, na koniec odcinka pokażę wam, zademonstruję ten album. Dlatego że tak naprawdę, kochani, nie wiem, na czym ten album polega, ale widzę, że to są, słuchaj, Gutku, naklejki. A nie, one się tak wpinają, to nie są naklejki. One się tak wpinają, tutaj jest nacięcie. A, świetnie! Co? Ja będę w międzyczasie starał się uzupełnić album. Pierwszy raz widzę tego typu historię. To nie jest album dla Kudełka, kochani, bo on by go zniszczył za szybko. Nie, przykleja tu tylko.
Dlatego pokaż, ja wytłumaczę widzom. Kochani, zobaczcie. Jest katalog, jest miejsce 4 razy nacięte i w te rogi możemy wepchnąć kartę. Także kochani, no niestety kudełek tego albumu jeszcze nie dostanie. Nie, właśnie nie dam, mogę ci dać buzi na chwilę. Dawaj, dzioba. A albumu nie dam, bo nam go zajedzie. Co chcesz mi pokazać? Powiedz, kochani. Najpierw powiedz, kogo znasz dokładnie. Znasz kogoś stąd? Kogo? Pikę. Pikę, świetnie, mamy Pikę. Ten gra ko... Nie wiem. Kompany, świetnie. Na środku Lewandowski, brawo. Antony Martial. On gra w Manchesterze i we Francji, tak? I tu? Getze, świetnie. I na końcu? João Moutinho, świetnie, brawo, kudek. Żyła Mutinio. Kochani, natomiast zaczynajmy, czekacie, niecierpliwicie się, piły na razie odrzucamy, żeby nam nie przeszkadzały. O, właśnie jedna przez dziurę wyleciała. Natomiast w tym momencie walczymy o to, kto jak najwięcej odda strzał. Przypominam, kochani, że z nami cały czas Eurosporting, firma Masita, której serdecznie dziękujemy, i wszystkim sponsorom, którzy są z tyłu na mojej koszulce, dziękujemy serdecznie za wspaniałą imprezę. Przeczytaj, Gitku, kogo widzisz na koszulce. Żywiec zbój. No, Żywiec jest, super woda. Nie wiem, Black Points, dalej nie wiem. Nie wiem, bo tylko znaczki. Rozumiem, są znaczki, są loga, natomiast wy widzowie wiecie, o kogo chodzi. Chłopcy, zapraszam, po jednej saszeteczce. Ciach, ciach. A nożyczki mamy? Nie, będziemy rwać, co ty? Słuchajcie, nie mamy nożyczek. Ha, 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 ha. Nie mamy nożyczek. Czy mamy nożyczki? 89. Nie mamy nożyczek. Słuchajcie, tato będzie tobie pomagał rwać. Daj ten karton po FIFA, tam będziemy wrzucać, słuchajcie, papierki, żeby to nam nie latało po całej kruszy na arenie. Pogoda piękna, to są wakacje, przypominam, kochani. Proszę bardzo, tu jest karta kudełka. Ja mam i nie 189. Proszę bardzo, tu jest karta kudełka. Nie wiem tylko, do czego te niebieskie nam służą, ale dobra, je też wrzucam. No Teo. Nie, to są takie... Nie wiem, do czego to służy. Natomiast wrzucamy na razie tutaj. I teraz tak, kogo ma kudełek? Kogo ma kudełek? Kudełek ma 8-3, kochani, na niego, mistrza Europy. A 8-9 Andreasa Iniestę ma Gutek. Czyli zapisz, Gutek, sobie 2 punkty. A ja od razu będę do albumu ich wklejał, kochani, bo Iniesta to jest 41. Czyli w tym momencie ja mam tu dodatkową fuchę, potem wam zademonstruję ten piękny album, kochani widzowie. Może cały także, jest być uzupełniony. No, zaraz zobaczymy. I tak jak mówię, są tu 4 nacięcia i teraz ja w te nacięcia próbuję wejść. Świetnie to wychodzi, widzisz? Tylko że bardzo delikatny jest ten papier i trzeba uważać, bo on się będzie dar. Dlatego to nie jest, kochani, katalog dla kudełka. Nie jest to, uwaga... Tak, pierwszego udaje mi się włożyć, mamy Iniestę, na nim ma numer 49, a wy po kolejnej saszetce zapraszam. 49 wkładamy na niego, jest na niej, świetnie. O, kudełek wygrałeś, się przyjaciele. Zobaczcie, jaki Gutek cwaniak nauczył się otwierać, cześć Wercia. Gutek nauczył się otwierać, kochani, patrzeć przez co? Nie wiem. Uwaga. No patrzeć przez opakowanie. Ale ja mam 77. Słuchajcie, Nani już na swoim miejscu, no, świetnie to wygląda. Pierwszy Polak. Mamy, kochani, Artura Jędrzejczaka, 77. Jędrzejczyka, przepraszam. Właśnie on dzisiaj, ciekawe, czy gra z Legią. On jest w Legii cały czas, Gutku? Jędza jest cały czas w Legii, prawda? Nic nie zmienił klubu, nigdzie nie przeszedł. Kochani, ale gdzie go... Aha, bo ja szukałem 77, a on ma numer 3, słuchajcie. Wracamy na początek. Numer 3, czyli mamy, kochani... Czyli kudełek ma Belga, tak? Vertonghena. I ile? 83. Czyli 2 strzały tym razem wygrywa kudełek. Remis mamy. Na razie mają remis. Przypominam, że za wygrany jest 2 strzały, za przegrane jest 1. Słuchajcie, widzę, że wy szybciej będziecie otwierać, jak ja uzupełniać, także wy spokojnie, Gutku, otwierajcie. Tylko pomalutku, raz ty, raz kudełek. Dobra? I zapisujemy. Przypominam, że w tej części bawimy się kartami, ale w kolejnych będziemy strzelać. Te cyfry, które Gutek tu zapisuje, to jest ilość oddanych strzałów do naszej bramki z tyłu na kruszy na arenie. Jędrzejczak jest u siebie. Vertonghen ma numer 28. Uwaga. A chłopaki pojedynkują się dalej. Kudeł Ezil. 28. Kudeł ma Ozila? A ja mam Vertonghena, już go wkładam na swoje miejsce. 85. Czekajcie. Fajnie to Panini tym razem wymyśliło, kochani. No niesamowite. Album, cały czas nas czymś zaskakują, album nie? Album mega, a saszetki tak sobie. Znaczy, no,
powiem wam, że jest, album jest bardzo narażony na szybkie zniszczenie, także jest to ten album z serii, który trzeba uzupełnić, włożyć na półkę i czekać, kochani. Patrzcie, właśnie teraz przy próbie założenia mi się tutaj podgina, ale się udało, super. Powolutku, jak u was? Ozil kto miał? Kudeł. A ty miałeś Krychowiaka. 85 do 80, czyli znowu wygrywa Kudełek. Krychowiaka tatuś wprowadza na swoje miejsce, to jest numer 9. Ale piękna pogoda, słuchajcie, naprawdę cudowne wakacje 2016. Ja mam Glika, no kolejny Polak, trzeci z rzędu. Uważajcie na tych wakacjach na siebie, uważajcie na kontuzję, żeby nic złego się nie przytrafiło. Nie udowadniajcie nikomu żadnych głupot, skoków do wody w miejscach, których nie znacie. I nie siedźcie przy komputerze, tylko oglądamy film naszych szabełków i uciekamy do aktywności.